Jakimi czułami możecie o sobie mówić, że bardzo dobry sezon w waszym wykonaniu? Kolega się tak nie wychylał trochę. O, właśnie. Zależy jak to oceniać. Z jednej strony bardzo dobry z perspektywy roku, jak patrząc, gdzie się znajdowaliśmy rok temu, a gdzie jesteśmy teraz, to bardzo fajna sprawa. Też wiemy, jaka jest historia. Dokładnie wszyscy zawodnicy znali historię Lechii Gdańsk i wiedzieli, co tu się wcześniej działo. To na pewno jest na duży plus, ale też jest kilku ambitnych, wszyscy są ambitni. No i szkoda, że nie udało nam się zakończyć na tym pierwszym miejscu, tak jak to było po 30 kolejkach. Ciężko trochę było, nie ma co ukrywać, bo graliśmy na dwóch frontach jako jedna z nielicznych drużyn, może to też miało wpływ. Nie, to trochę boli, no tyle powiem. To jeszcze zapytam Ciebie, uwierzyłbyś przed sezonem mimo wszystko, że to będzie trzecie miejsce i zdobyty Puchar Polski? Dałbyś wiarę, gdyby ktoś Ci powiedział po tej walce o utrzymanie sezon wcześniej, po tych bólach, po tym, co usłyszeliście od kibiców, że będzie taki pozytywny finał? Zależy, jak kto do życia podchodzi. Nie wiem, jak Ty podchodzisz. Ja bardziej patrzę do przodu, nie rozpamiętuję za bardzo tego, co było i jakbym pomyślał, że tydzień temu, jakbym wygrał 3 mecze, to bym był mistrzem, to bardziej tak. No, to wszystko zależy od tego, kto jak patrzy, czy szklanka jest do połowy pusta, czy pełna. Mnie to trochę boli, ale też tak jak powiedziałeś, to jest historyczny moment dla klubu. Zdobyte trofeum Puchar Polski po wielu latach, trzecie miejsce. No, ekstraklasa jest bardzo szalona, bardzo trudna i te trzecie miejsce trzeba szanować, ale to, co się działo przez cały sezon, myślę, że apetyty też były większe, ale tak jak mówię, no, zależy jak na to patrzeć. Też nie ma co dramatyzować, bo tak jak powiedziałem, walczyliśmy ze wszystkich sił na dwóch frontach. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko szacunek do tego trzeciego miejsca jest, ale no nie ukrywasz tego, że w Twoim przypadku apetyty były po prostu większe. To co najbardziej dzwoni w uszach? Dzwoni w uszach to, że ci ludzie, którzy będą Wam mówili, mogliście być mistrzem? Czy dzwoni w uszach to, że macie Puchar Polski i trzecie miejsce, czyli historyczny sukces dla Lechii? Tak, szczerze. To jakbyśmy mieli tak analizować to, co się działo przez ten rok, to myślę, że wszyscy ludzie z Gdańska nie powinni złego słowa powiedzieć na żadnego zawodnika z tej drużyny, która tutaj grała z perspektywy całego roku. Daniel, jak będziesz świętował ten sukces? Podziel się trochę tą radością. Tak. Co mam Ci powiedzieć, czy będę pił alkohol? Powiedz szczerze, wszyscy czekają. Wszyscy czekają. Mas spróbuj, soczek wiśniowy. Bardzo, bardzo fajny. Nie, co, jedziemy na Starówkę, pobawimy się. Mhm. A z Twojej perspektywy, dla Ciebie jaki to był sezon? Bo na przestrzeni ostatnich lat, jeden z lepszych, najlepszy? Nie wiem, będę oceniał za miesiąc, będę leżał sobie na wakacjach. Wtedy gdzie jedziesz na wakacje? Nie wiem. Jeszcze nie czujecie się wyciśnięci jak cytryna, bo tak naprawdę tak jak sam powiedziałeś. Tak, chyba myślę, że jesteśmy wyciśnięci jak cytryna. Dobrze powiedziałeś, no. Ale o, dobra, trzecie miejsce, zdobycie Pucharu Polski. Ja nie mówiłeś, że wszystko albo nic, ale jak się pojawiła dzisiaj szansa poważenia o tego wicemistrza, to gdzieś teraz myślało w głowie, że a to dobrze byłoby jednak to miejsce wyżej wskoczyć? No chyba było widać po tym, co się działo na boisku, że jeszcze mocniej ruszyliśmy, ale zdobyliśmy bramkę nieuznana chyba słusznie i no tyle, no co, no nie ma co rozpamiętywać, bo jak tak cofać. O europejskich pucharach kiedy pomyślicie? Po tych wakacjach, czy już w trakcie wakacji? Pewnie jak będziemy biegać przebieżki, przygotowywać się do sezonu. A masz tam jakiś wymarzony już? Zerknąłeś? Nie, tam chłopaki sprawdzali, bo... Tak, wiem, że są dobre. Dla Was też, nie? Wreszcie. Coś fajnego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.